Dawid, dzisiejsze zwycięstwo z Wigrami Ciebie pewnie cieszy tym bardziej, bo strzeliłeś swoją debiutancką bramkę dla KKS-u. Tak, cieszę się, że w końcu to nastąpiło. Było parę sytuacji wcześniej, kiedy mogłem ją zdobyć. Dzisiaj się udało w pierwszym meczu rundy wiosennej, jak można powiedzieć. Zwycięstwo najważniejsze, oczywiście drużyna się liczy, 3 punkty wywozimy co do meczu. Było parę błędów, których żeśmy się nie uszczegli. Przeciwnicy, mimo że grali w dziesiątkę, mieli swoje sytuacje, ale tak jak mówię, 3 punkty i teraz już myślimy o meczu z Rakowem. No właśnie, czym według Ciebie było spowodowane to, że przy prowadzeniu 2-0 oddaliście inicjatywę Wigrom? Ciężko powiedzieć, co zaważyło na tych, że sytuacje mieli przeciwnicy. Na pewno trochę lekkomyślnie graliśmy, tracąc piłki i napędzając przeciwnika kontrami, którym przegrywał, nie miał nic do stracenia. No i stwarzali te sytuacje, można powiedzieć, że mieli wyśmienitą na 2-2 i różnie mogłoby się to skończyć. Na szczęście nie trafiliśmy z karnego, strzeliśmy na 3-1 i zwycięsko wyszliśmy z tego pojedynku.